Drodzy kibice, mecz z Brukbetem Termaliką Nieciecza tuż, tuż, już niewiele czasu dzieli nas od kolejnego meczu PKO BP Ekstraklasy. No, czwartkowe popołudnie tu na stadionie imienia Ernesta Pola wydawałoby się spokojnie, ale nie do końca, bo mamy dziś dość nieoczekiwanego gościa. Tomek, zapraszam. Witam. Cześć. Cześć. Każda wizyta na pewno tutaj na stadionie, wizyta w swoim klubie, bo przecież cały czas możemy powiedzieć, że jesteś i wracasz do siebie, do domu, no to pewnie jakieś takie mocniejsze bicie serca. No tak, na pewno tutaj jak wracam do Zabrza, to troszkę tych wspomnień jest i też troszkę serce bije mocniej, a dzisiaj nawet to widziałem po tym, że przyszedłem tutaj na górę na odwiedziny do budynku klubowego i chciałem na szybko załatwić sprawę, a trwało to wszystko półtorej godziny, bo do każdego wchodziłem, gdzieś tam witałem się, jakieś tam przywitania, troszkę gadki, żeby zapytać co u siebie i tak dalej, także no na pewno jest tutaj ten sentyment, jest tutaj wielu znajomych, wielu dobrych, wspaniałych ludzi, z którymi zawsze można porozmawiać i powspominać właśnie fajne rzeczy. W niedzielę chyba jednak sentymentów nie będzie. No każdy ma gra o swoje cele. Nasze cele są odmienne od celów Brukbetu Termaliki Nieciecza, więc szykuje się chyba dobry mecz. Jakie ty masz zdanie, jakie masz nadzieje w związku z tym spotkaniem? No tak, no, każdy patrzy do swojego ogródka. My na pewno przyjedziemy tutaj z nadziejami na to, żeby wygrać ten mecz. Będziemy chcieli wygrać. Nasza sytuacja w tabeli jest dosyć trudna, bo jesteśmy na ostatniej pozycji i na pewno no musimy ten mecz wygrać, żeby dalej walczyć o utrzymanie w Ekstraklasie. No i tutaj niestety nie ma sentymentów. No, my będziemy chcieć wygrać i mimo tego gdzieś tam mojego serca do Górnika, no to tutaj stoję albo będę stał po drugiej stronie barykady, no i będę chciał wygrać ten mecz. Powiem szczerze, że mam troszeczkę problemów, jeżeli chodzi o wasz zespół. Z jednej strony no dużo ostatnio traconych bramek, ostatnie miejsce w tabeli, jedno zwycięstwo na wyjeździe. Z drugiej jednak strony, jeżeli patrzeć tylko i wyłącznie na bilans wiosenny, no to Brukbet Termalika zdobyła 10 punktów, o 2 więcej od Górnika, więc czego możemy spodziewać się po waszej drużynie? No tak, zrobiliśmy już wiosną 10 punktów, w całej rundzie jesiennej zrobiliśmy punktów 12, także no tutaj tą wiosną jest dosyć duży postęp w punktowaniu. Drużyna się dosyć mocno wzmocniła też, jest paru nowych piłkarzy, jest też nowy trener, także jest inny pomysł na grę. No i zobaczymy jaka będzie taktyka na ten mecz, jak wyjdziemy. No wiadomo, że tutaj nie mogę wszystkiego zdradzać i nie mogę za dużo mówić, ale no na pewno ta drużyna jest mocniejsza i ma troszkę więcej jakości niż jesienią, bo tak jak mówię, jest wielu nowych piłkarzy, co potem przekłada się właśnie na wyniki. No i mam nadzieję, że tutaj też ci nowi piłkarze będą mogli Termalice pomóc w tym, żeby wygrać mecz. Jak zauważyłeś, w Zabrzu cały czas bardzo nośne jest hasło, którego jesteś autorem, Jadymy Durś. Próbowałeś przeszczepić to na grunt Niecieczy? Nie no, nie ma co przeszczepiać, bo te hasło akurat pasowało tutaj. Jedyne co, to można żałować, że tego nie opatentowałem, bo tak się to dobrze przyjęło, że te hasło w wielu miejscach jest tutaj napisane i często jest używane, także no cieszę się, że tak się przyjęło, a to typowo śląsko. Wiadomo, że tutaj Górnik cały czas chce wrócić do tych czasów świetności, o coś walczyć. No i tutaj myślę, że ten Górnik dalej będzie jechał Durś w końcu powalczy o jakieś wyższe cele. Jadymy Durś, w niedzielę Górnik Zabrze, Brukbet Termalika Nieciecza. Jak zapowiedział Tomek, szykuje się na pewno dobre starcie. Obie drużyny walczą, obie drużyny będą chciały ten mecz wygrać. Jak będzie? Przekonajmy się w niedzielę. Zapraszamy na mecz.